Cześć, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do spontanicznego materiału, w którym zobaczycie wydajność zwodowanego RTX-a 2060, nie wersji Super, a podstawowej wersji RTX 2060. Tutaj akurat mowa o Gamingu Z ze stajni MSI na rdzeniu TU104, czyli na rdzeniu z RTX-a 2070 Super, 2080 i 2080 Super, zastosowanym akurat w wypadku 2060. Zapytacie, dlaczego zwodowaliśmy RTX-a 2060? Odpowiedź jest bardzo prosta. Te zdjęcia, które przed chwilą widzieliście, to fotki konfigu, który skończyliśmy dosłownie kilka dni temu. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie akurat do zastosowań profesjonalnych, jak i gier. I w tym konfigu znajduje się zarówno RTX 2080 Ti, jak i RTX 2060. 2080 Ti to karta główna, odpowiedzialna za główny aspekt rozrywki, jak i renderingu na GPU, a 2060 była tutaj niejakim obejściem po to, ażeby nie używać specjalnie Quadro. Dlaczego tak zrobiliśmy i jakie to przyniosło efekty, dowiecie się w materiale poświęconemu tej machinie. Natomiast tutaj chciałbym podzielić się z Wami wydajnością kręconego RTX-a 2060. Jak możecie zobaczyć na OSD, trzyma cały czas 2160 MHz, jeżeli chodzi o rdzeń. Memki zaś podkręcone są do wartości 16000 MHz taktowania efektywnego GDDR6. Temperatury 35 do około 36 stopni na GPU, także naprawdę miazga. No i karta tak naprawdę zaskoczyła mnie, bo przyznam szczerze, że liczyłem na to, iż 2060 zapewni zdecydowanie mniejszą wydajność w Horizon Zero Dawn, który jest, jakby nie patrzeć, grą wymagającą. No a tutaj możecie zobaczyć, jak lata 2060 w maksowanym 2560x1440p. Oczywiście OC robi swoje, no bo tutaj karta jest naprawdę bardzo solidnie podkręcona. Niemniej, no, myślałem, że będzie problem z pamięcią, że VRAM będzie się zapychał, ale akurat ten fragment rozgrywki 4-minutowy, no to tak naprawdę chwila, moment. Niemniej pograłem sobie na 2060 dobre 3 godziny w Horizona, w tej właśnie rozdzielczości, i powiem Wam szczerze, że nie natknąłem się na absolutnie żaden stuttering, na żadne problemy wydajnościowe. Oczywiście spadki do około 40 fps miały miejsce, natomiast przyznam szczerze, że, no tak jak mówię, spodziewałem się zdecydowanie gorszej wydajności na tej karcie. Także akurat przegadam ten moment, kiedy 2060 sobie przyjemnie zapiernicza. No i dalej, w dalszej części materiału, zobaczycie, jak radzi sobie również RTX 2080 Ti w 4K, a później również w 2560x1440p. Tyle ode mnie w tym momencie. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych materiałów. A już za około tydzień, myślę, że powinniśmy się wyrobić, zaprezentujemy Wam materiał z budowy Henschel Tiger Kinga, a następnie zobaczycie powstawanie konfigu Azure Dragon, właśnie tego, w którym mieszka 2060 jako piskle smoka, a głównym GPU jest RTX 2080 Ti. Ten konfig powstawał dobre parę tygodni jeszcze przed premierą Amperów. Dlaczego akurat widz nasz, dla którego zbudowaliśmy ten konfig, Rafał, zdecydował się na 2080 Ti, a nie na Ampera, dowiecie się w materiale poświęconemu temu kompowi. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć! Thank you.
go again. Being able to override you would help. Just stay out of their way for now. The right ammo.